Dowiedziałem się przez telefon, że generał nie żyje. Pojechałem tam od razu, w domu byłem. Pojechałem tam z domu. Generała już wzięła karetka. Pani Marta płakała, no, nie dziwię się. I nabożeństwa były po 3 dniach w Warszawie, zaczynały się i były w katedrze, było w katedrze nabożeństwo żałobne. I to nabożeństwo żałobne miało charakter taki standardowy, standardowe nabożeństwo żałobne za wybitnym człowiekiem. Tam biskupi tego widać było, że, ale nie za żadnym twórcą niepodległości, czy coś takiego. Człowiekiem oczywiście było zasług dla niepodległości, ale nic nie było, ani słowa o ówczesnej rzeczywistości, żadnego odnośnika. Także dla mnie to było dość drętwe to całe. I zaraz stamtąd załadował chyba do swojego samochodu Zbyszek Wołyński trumnę generała i razem z nimi pojechał chyba Wojtek Ziembiński. No i pojechali do Wrześni, gdzie miał następnego dnia być nabożeństwo odprawiane przez prymasa i pogrzeb na tym wszystkim. Ja pojechałem do Wrześni następnego dnia wcześniej rano, także żeby być na początek mszy. Msza też była, to znaczy przemówienie prymasa było znacznie lepsze niż to w Warszawie, ale nic specjalnie wielkiego. Po mszy poszedłem dziękować prymasowi i rozmawialiśmy kilka minut o tym, co się w Polsce dzieje. On nie był. Ja tak dość stanowczo mówiłem, że już się walić, co wszystko zaczęło. On nie był tego pewien. O, tak to możemy powiedzieć. Ale godziliśmy się, że to jeszcze parę lat potrwa. Że to nie jest na ten. Tylko, że zaczęło się już. No i parę lat potrwa. I potem był pogrzeb. Na pogrzebie była ogromna ilość ludzi, bardzo liczne delegacje z Polski, delegacje wszystkich kombatantów, z wszystkich pułków czy innych jednostek, w których on służył, tam obrońcy Lwowa, ułani wielkopoznańscy, wszystkich tam było i bardzo dużo. Było bardzo dużo bardzo dobrych przemówień, ale wszystkie odnosiły się do przeszłości generała. Ja zabrałem głos i powiedziałem, że to jest wielka żałoba i wielka uroczystość. I zupełnie jest zrozumiałe, że państwo żegnacie generała w imię tych jego dokonań, we wszystkich, o których tutaj mówimy. Ale ja chcę pożegnać generała nie w imieniu Polski wczoraj, tylko w imieniu Polski jutro. W imieniu Polski, która zaczyna odzyskiwać niepodległość, zaczyna kruszyć sowieckie kajdany i tak dalej, i tak dalej. I tak ja powiedzmy sobie w tym stylu no parę minut powiedziałem. Są teksty tego, nie wiem gdzie, ale są teksty tego. Między innymi taśmę nagraną, może Krzysiek Król będzie wiedział, miała Danka Łomaczewska. Nie chciała oddać, bo miała Danka Łomaczewska, umarła. Umarła niestety po Andrzeju Szomańskim już parę lat, bo Andrzejowi to by może dała. Ale gdzieś to jest prawdopodobnie. Może nawet w IPN-ie, nie wiem.